19 maja około godziny 7 rano doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 8 na głównym skrzyżowaniu w Przeżyczynie-Zdroju. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki DAF zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Jadący za nim kierowca samochodu ciężarowego marki Mercedes na mokrej nawierzchni już nie wyhamował i wjechał w tył poprzedzającej go ciężarówki. Nikt nie doznał obrażeń. Uszkodzona ciężarówka marki Mercedes blokowała jeden pas ósemki, gdzie ruchem naprzemiennym kierował patrol dzierżoniowskiej drogówki. Po około 90 minutach udało się uruchomić samochód i zjechać na poboczu.